Cześć, dzisiaj znowu o bezpieczeństwie. Mamy tutaj takiego żółtego treka, który trochę zamienił się w składaka. Pytacie, co stało się z kierowcą, jak z tego wyszedł. Z kierowcą treka oczywiście. Dlatego postanowiłem nagrać wam ten film, bo o dziwo kierowcy totalnie nic się nie stało. Jest to dość niezły rezultat, myślę, biorąc pod uwagę to, jak wygląda ten trek. Aha, w ogóle jak mam już waszą uwagę, to jeżeli jeździcie trekiem Emondą albo nowym Speed Conceptem na tarczach, to jest tam rekol na karbonowe kierownice, które będą przez treka wymieniane. My już nie jesteśmy dealerem, także tego nie załatwiamy, ale jeżeli macie takie rowery, zgłoście się do swojego dealera. A wracając do tego egzemplarza, ja przestałem liczyć po znalezieniu 9. miejsca, gdzie ta rama jest pęknięta, bo jest pęknięta. Tu przy hamulcu widelec jest ułamany, pęknięty wzdłuż. Rama jest złamana tu po środku. Jest tu przy ISOSpeedzie pęknięta, jest pęknięta tu na widełkach. Jest oczywiście urwana górna rura. No i generalnie cały rower jest porozbijany. Połamana kierownica, połamane manetki, scentrowane, skasowane koła, skrzywiona korba. Porozwalana tylna przerzutka, jakaś tam wyłamana bateria. Ogólnie praktycznie siodełko poobcierane, połamane. Praktycznie cały rower skasowany. Szkoda będzie wynosić 70 tysięcy złotych. No gość tam jeszcze jechał w kasku. Kask też lekko dostał, o dziwo. Tu się trochę wgniótł z góry. Oczywiście też jest do wymiany, gdzieś tam w środku jest pęknięty. No i tak sprawa wygląda. Widziałem w ogóle filmik z tego wypadku. Chłopaki nie chcieli go udostępniać, bo nie jest to fajne przeżycie i nie chcą do tego wracać. Ale sytuacja wyglądała tak, że samochody jechały na wprost przez skrzyżowanie. W drugą stronę jechały również samochody i w ciągu aut leciały trzy rowery. Jeden z busów skręcił w lewo, przecinając przeciwległy pas ruchu i rowery jeden za drugim wpadły w busa. Jeden kolarz, potem drugi kolarz. Ten właśnie jechał drugi, dwa rowery w sumie bez mała po 70 tysięcy złotych, ten dokładnie 70, drugi z jakimiś akcesoriami, butami, kaskami połamanymi też 70. Także cała szkoda wyniosła ze 150 tysięcy złotych. I tutaj taka ciekawa uwaga, pamiętajcie, że na przykład prowadząc pojazd po alkoholu, czy to rower, czy samochód, czy jakiś inny, jeżeli spowodujecie taki wypadek, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania i wtedy ten dług przejdzie na was. Także wsiadając za kierownicę po pijaku, bo to przecież blisko, na przykład nad Wisłą na gasach, i potrącając sobie takiego rowerzystę, nawet jeżeli nic mu nie zrobicie, rozbijecie tylko rower, możecie się nieprzyjemnie zdziwić, jak się okaże, że macie do zapłacenia właśnie kwit za rower na 20, 30, czy 50, czy 70 tysięcy złotych. Także taki szybki odcinek o bezpieczeństwie. Chciałem wam po prostu pokazać, jak wygląda rower. To już drugi taki, poprzedni to wręcz też skasowany na czołówkę z busem. Tam też kierowcy roweru w zasadzie nic się nie stało. No tutaj nie było niczyjej złej woli, nie było jakiegoś zachowania agresywnego, po prostu nie fart. Kierowca busa nie popatrzył, wyjechał. Dwóch kolarzy uderzyło w auto, trzecia osoba tam dała radę wyhamować, wyratować i tylko otrzeć ramieniem obok busa. Wszystko skończyło się dobrze. Pierwszy kolarz, który pierwszy walnął w busa, ma tam potłuczone jakieś żebra, ale też wyszedł w miarę bez szwanku. Tyle na dzisiaj. Uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na innych uczestników ruchu drogowego i do zobaczenia. Hej!